Witamy serdecznie. Tutaj naprawdę wydarzenie dla mnie niezwykłe. Jesteśmy w Krakowie, w siedzibie Rady Miasta Krakowa, przepięknego miasta naszej dawnej stolicy. I mamy panią, która, można powiedzieć, no, była jedna z pierwszych skrzypiec w sympozjum, w seminarium, które się dzisiaj odbyło. W sumie jedyne takie rzeczy, to się dzieją w Krakowie, bo badać wpływ pól magnetycznych na to zdrowie mieszkańców tak dużej aglomeracji jak Kraków, no to jest jakiś ewenement w Polsce. Tak, nazywam się Barbara Gałdzińska-Calik, reprezentuję Urząd Miasta Krakowa, jestem ekspertem w Wydziale Kształtowania Środowiska i odpowiadam za sprawy pól elektromagnetycznych. Dzisiejsza konferencja jest drugą już konferencją z tego cyklu. W tamtym roku mieliśmy temat przewodni, prawo mieszkańca do informacji. I faktycznie, jak popatrzyłam wstecz, to chyba prawie w całości zrealizowaliśmy to zadanie, bo i udało się kupić sprzęt pomiarowy i wypożyczamy go mieszkańcom. Jak się potem okazało, producent nam powiedział, że nikt na świecie takiego sposobu nie wymyślił. Zawsze służby chodziły z tym urządzeniem. Natomiast my stworzyliśmy taką troszkę hybrydę, że wypożyczamy bezpłatnie mieszkańcowi to na 24 godziny. Dziennikarze krakowscy czy mieszkańcy mówią na to holter promieniowania, bo prowadzą taki dzienniczek do tego, troszkę im to przypomina i faktycznie działa to 24 godziny i po 24 godzinach muszą oddać. Jako wrocławianie jeszcze chcemy wam serdecznie pogratulować tego pomysłu. Bardzo byśmy chcieli, żeby działo się też u nas we Wrocławiu. To, że jednak to stało się u was po raz pierwszy w Polsce w taką skalę, to wynika z czego? Czy dolegliwości, powiedzmy, mieszkańców Krakowa były odpowiednio większe niż gdzie indziej, że wyżeście aż tak ostro poszli w tą stronę? To znaczy faktycznie były takie grupy w Krakowie i miejsca, gdzie ta zachorowalność była naprawdę bardzo duża. I wtedy udało się, że na etapie wtedy walki, chociaż ja tego słowa nie lubię używać, bo za każdym razem, kiedy mieliśmy problem ze stacją bazową, to pierwszy krok, jaki robiliśmy w Krakowie, to rozmowa z operatorem. Nawet proponując inną lokalizację, ale niestety te rozmowy zawsze spełzły na niczym. No i pozostała walka. I faktycznie wiele spraw sądowych z operatorami wygraliśmy i te stacje bazowe zostały ściągnięte. Kiedy zostały ściągnięte, okazało się, że stan zdrowia nagle się poprawił, zwłaszcza dzieci. Dzieci to była taka grupa, która nie sugerowała się, nie wiedziała, co to jest stacja bazowa. To były małe dzieci do lat 3, nagle zaczynały spać, nie gorączkowały, nie miały bólów brzucha. I wtedy faktycznie mieliśmy to ogromne szczęście, że mieliśmy wsparcie zawsze w Radzie Miasta. I to niezależnie jaka kadencja, jaka opcja polityczna, zawsze w tej sprawie była taka wola współpracy i pomocy mieszkańcom. No i faktycznie to urosło na taką skalę, że w tamtym roku nawet czasopismo The Ecologist uznało, że to było jedno z najważniejszych wydarzeń na świecie, te działania Krakowa, co nas ogromnie zaskoczyło. No i zobaczymy. Na razie małymi kroczkami nam się wydaje. Dzisiejsza konferencja. Byli goście z zagranicy, z Francji, byli też naukowcy. Był prezes NIK-u, co też jakby dopełniało pewnego obrazu sytuacji. Dlaczego ci goście akurat zostali zaproszeni, szczególnie zagraniczni? To znaczy faktycznie, bo tu muszę się cofnąć wstecz. Nasza Rada Miasta zawsze za przykład dawała Francji. I jak we Francji weszły przepisy, tam jest taka kompleksowa ustawa chroniąca obywateli, która mówi zarówno o sytuacji stawiania stacji bazowej, ale mówi też o końcowym użytkowniku, jego prawach, obowiązkach operatora czy ochronie dzieci. I nasza Rada Miasta w którymś roku wydała rezolucję, która wzywała, że jeśli Francji się udało, to dlaczego nie nam? No ale niestety, tak jak tutaj pan prezes NIK-u podał, no wyszły na jaw te nieścisłości w polskich przepisach. Nic się nie udało zrobić. Te rozmowy z Ministerstwem Cyfryzacji też utknęły, bo my jesteśmy członkami tego zespołu powołanego w Ministerstwie Cyfryzacji. Od roku czasu nie ma z nimi kontaktu. No i stwierdziliśmy, że spróbujemy zrobić coś, co tutaj lokalnie. Natomiast faktycznie taki zbieg okoliczności, bo
na pikniku, rodzinnym pikniku bez smartfona pojawili się konsulowie. Było nam bardzo miło i konsul Niemiec, i konsul Francji byli pod ogromnym wrażeniem, bo wtedy tam tutaj dzisiaj nie było czasu opowiedzieć, ale przygotowaliśmy wtedy, był mistrz świata w układaniu kostki Rubika. Pokazaliśmy dzieciom, jak można... Spędzać czas bez... Tak, dokładnie tak. Konsulowie byli pod ogromnym wrażeniem, bo oczywiście pan prezydent nasz. No i wtedy po tym spotkaniu zaczęliśmy się zastanawiać, czy jednak nie pokazać bliżej tych działań Francji. Pan profesor Belpont prowadzi od wielu lat badania, również badał dwóch Polaków, bo dzisiaj była jedna pani i drugą z Warszawy. No i tutaj konsul wykazał ogromną chęć współpracy z miastem i dzięki temu mamy dzisiaj takich wspaniałych gości. Mając takie doświadczenia w sumie, no, że największe w Polsce w tej kwestii, w jakim zakresie będziecie czynić starania, żeby regulacje prawne na poziomie oczy państwa polskiego zostały jakieś dopełnione? Bo jesteście, tyle jest różnych przymusów administracyjnych wobec obywatela ze strony samorządu, a tutaj kiedy ktoś stawia bazową stację w zasadzie gdzie chce, to wy niewiele możecie? Tak. No tutaj sytuacja, to jest trochę tak, muszę powiedzieć, jak szef bez butów chodzi, bo ja przypomnę i mogłabym tutaj pokazać obietnice obecnego ministra stąd, posłów stąd i no tutaj nie mogę powiedzieć, bo pan prezydent Duda zawsze nam w tej sprawie pomaga. Natomiast oni jakoś zapomnieli o tych obietnicach i oni są w bardzo niezręcznej sytuacji, bo oni dokładnie wiedzą, jaka tu jest sytuacja. No, nacisk Krakowa jest bardzo duży. Znaczy, ja jestem pod ogromnym wrażeniem świadomości mieszkańców. I to nie jest żadna nasza zasługa. Chyba Kraków po prostu taki jest. I te ośrodki naukowe tutaj prężnie działają. I jest ogromna współpraca między nimi. No, bardzo byśmy chcieli, żeby to było uregulowane systemowo, ale jeśli się na razie nie da, to na pewno spróbujemy. Bo bardzo te środki, które macie tak, tutaj. Tak, tak. Tak, już nie będę przedłużał, bo pani się tyle pracy miała, ale ta ilość ludzi, którzy zgłaszają się po to, by pożyczyć u was ten specjalistyczny sprzęt, ten holter właśnie. Holter? Przeciwsmogowy, tak. No, nazwijmy go. To rzeczywiście potem to jest jeden z mierników tego wzrostu świadomości. No na pewno tak, to znaczy my też, pamiętam moją rozmowę dla którejś z telewizji z tamtego roku, my dopiero byliśmy przed zakupem i ja wtedy powiedziałam, że jestem ciekawa, z czym mieszkańcy wrócą. Jak teraz widzę, z czym wrócili, to jestem zszokowana, bo na pewno obaliliśmy wiele mitów, o których mówili operatorzy, między innymi, że pod stacją bazową jest jak pod parasolem i nie ma promieniowania. No natomiast... Teraz będą wysyłane w te miejsca takie już profesjonalne zespoły do zmierzenia? Na przykład jak obywatel wam dał swoje pomiary? Tak, i powinno być, ale no tutaj też jest trudna współpraca z Wojewódzką Inspekcją Ochrony Środowiska, bo to jest organ wojewody, więc my możemy tylko prosić. Tak. Natomiast na pewno nam pomogą ośrodki akademickie. I tu przypomnę, faktycznie AGH i Politechnika przejęły monitoring pól i będziemy mieć po raz chyba jako pierwsi w kraju, aż dwa punkty monitorujące. Ja pamiętam, jak byłam małą dziewczynką i przyjechał punkt monitorujący jakość powietrza ze Stanów Zjednoczonych. Został odświętnie postawiony na alejach i do tej pory tam stoi. I trochę też czuję, że jestem w takim momencie, że pierwszy punkt monitorujący stanie. Raczej pewnie nie będziemy go przekładać, bo on przemieszczać po Krakowie, bo on będzie takim punktem odniesienia, prawda? Więc musi stać w jednym miejscu wiele lat. Ale jeśli będzie wola, będziemy tą bazę rozszerzać i może doczekamy się aplikacji na telefon, która pokaże, czy się jest w elektrosmogu, czy nie. Zobaczymy. Też świetny pomysł. No cóż, w każdym razie no, trzymamy kciuki, wspieramy, kibicujemy medialnie i myślę, że należy namawiać inne miasta, by poszły tą samą drogą, którą wy żeście poszli, no i stworzylibyśmy w skali kraju taką prawdziwą koalicję po prostu na rzecz zdrowia dzieci, ale nie, po prostu wszystkich nas, bo skala destrukcji jest dosyć duża. Z tych badań dzisiaj, które były cytowane, wynika, że po wielu latach stosowania, szczególnie no, komórek, na na przykład nowotwory w mózgu to rzecz zupełnie statystycznie bardzo poważna. Tak, i zwłaszcza proszę sobie wyobrazić małe dzieci. Ja teraz przypomnę, że statystycznie w Polsce odwróciła się
rola i pierwszym nowotworem wśród dzieci jest glejak. Przez wiele lat była to białaczka, więc to już jest znak ostrzegawczy. A tutaj dodam, że zachęcam wszystkie samorządy. My mamy mnóstwo telefonów z całej Polski o wypożyczenie. Musimy odmawiać. Nie mamy tak. Służymy know-how oczywiście. Natomiast my swoją kolejkę mamy następne, no, osoby, które się teraz zapisują, mają wypożyczenie najprawdopodobniej w marcu. Więc mamy tą kolejkę cały czas, jak nam się ją uda odkorkować, to jakoś znowu napływa fala zainteresowanych, zwłaszcza osoby, które coś im dolega i szukają. Tak, bardzo dziękujemy Wam za to, co robicie i jak już powiedzieliśmy, my tutaj jako NTV w każdej chwili, kiedy będzie coś ciekawego czy ważnego do przekazania, mimo że to Wrocław, ale internet jest wszędzie, więc to nie wali, czy to teraz Wrocławia do Krakowa blisko. Poza tym internet to jest wszędzie, także nie ma znaczenia. Zapraszamy serdecznie. Czy z Wrocławia. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękuję.